Cześć, dziś chciałbym zaprezentować kontroler NACE32 z dołożonym OSD od firmy Tarot. Tak, w tej malutkiej obudowie mieści się autopilot i OSD. Możliwe było to dzięki temu, że płytka została wyposażona w inne złącza oraz pozbawiona niektórych czujników, takich jak kompas, pamięć flash i barometr. Nie ma tutaj standardowych złączek. Producent daje do zestawu takie przewody adaptery. Wymiary płytki identyczne jak w NACE32 od Afroflighta. Tarot nie zastosował żadnych otworów montażowych, więc jedyny sposób to przyklejenie piankę dwustronną lub wyciągnięcie z obudowy. Jedyne zastrzeżenie co do obudowy to kiepskiej jakości nadruki. Wystarczy kilka razy przecieć palcem i opisy zmazują się. Podłączenie do komputera wygląda identycznie jak w Afroflighcie, czyli przez złącze USB. W tym przypadku Tarot zastosował inny konwerter i należy zainstalować do niego odpowiedni sterownik. Do minusów możemy zaliczyć brak diod sygnalizacyjnych. Przydałaby się chociaż kontrolka zasilania płyty. W lewej stronie naszego kontrolera NACE32 mamy złącze USB i przycisk boot. W przedniej części znajdują się wejścia i wyjście. Mamy wyjście na silniki, regulatory, wejście, wyjście wideo, wyjście na LED i wejście kontroli napięcia. W tylnej części obudowy znajdują się wejście RC, port UART, wyjście na sterowany pasek LEDowy oraz złącze I2C do zewnętrznego kompasu. Górna część wyposażona jest w przełącznik USB OSD. Jeśli podłączymy nasz kontroler do konfiguratora, przełącznik musi być ustawiony na USB. Podczas normalnej pracy wraca na położenie OSD. Nie ma tu niestety możliwości konfiguracji OSD, w której wyposażony jest nasz NACE32 za pomocą komputera. Możemy konfigurować go jedynie za pomocą drążków aparatury. Nie byłbym sobą, jeśli nie rozkręciłbym obudowy i po dość wnikliwym przejrzeniu płytki stwierdziłem, że switch zamontowany na górnej części obudowy przerzuca wejścia portu UART1 głównego procesora na złącza konwertera USB i złącze TX-RX naszego SD, które jest zamontowane wewnątrz. Dodatkowo na dolnej części płytki znajdują się dwa pady, na których mamy wyprowadzone sygnały TX i RX z naszego SD. Wystarczy podpiąć się wcześniej opisywane pady zewnętrznym adapterem, choćby tutaj czymś takim, i mamy możliwość podłączenia naszego OSD do komputera oraz konfigurowania za pomocą programu. Możemy również zmienić oprogramowanie w OSD. Wszystko przetestowane działa jak należy. Musimy jednak pamiętać, że przełącznik, który zamontowany jest na górnej części obudowy, musi być ustawiony na stronę USB. Wtedy wyjścia RX i TX naszego OSD nie są podłączone do procesora głównego. Przedstawiony kontroler możemy kupić w sklepie ABC RC, który bardzo polecam. Dziękuję za obejrzenie filmu.